Witajcie! Chcieliście, żebym wam pokazał, jak wygląda ta maszyna, którą kupiłem, ten klucz udarowy. Tu zobaczcie ceny, widzicie? 206 zł, 180, tu 110. Także takie to są ceny. Ale konkretnie tego sprzętu, który jest u mnie, no to zobaczcie, tutaj wam pokażę. Bezprzewodowy, bezszczotkowy klucz udarowy. Nadaje się do baterii Makita 18V. Dane techniczne, typ baterii, prędkość ładowania, częstotliwość uderzenia. Tutaj ma te wszystkie dane takie. Zobaczcie sobie, o, czy wam to będzie pasowało. Funkcje, wysoki moment obrotowy, bezstopniowa zmiana prędkości, mocny klucz elektryczny, wielofunkcyjny, super power. Stal wolframowa, wysoka twardość i odporność na zużycie. Nadaje się do półek na placu budowy, konserwacji, obróbki drewna itp. Bezszczotkowy silnik nie reaguje, nie generuje iskier podczas pracy, a silnik nie zużywa się. Słuchajcie, tego nawet nie wiedziałem. Proszę. Aha, i jest dodatkowo, że to jest takie wejście na bity. Zaraz wam pokażę na innym zdjęciu, bo też tego nie wiedziałem. O, zobaczcie, taki ten zestaw jest. I tu widzicie, w tym miejscu można wcisnąć bita. Ja nawet tego też nie wiedziałem, także to super jest przy okazji wkrętarka. No i zobaczcie, tutaj jest właśnie taka zwykła ładowarka jak do laptopa. Dostałem dwie baterie, no i dokładnie ten sam sprzęt. Widzieliście, jaką próbę zrobiłem taką na odkręcaniu koła przedniego od 60. I to całkiem ładnie poszło, a koła, zapewniam, były przykręcane mocno. Także to jest to. Tu jeszcze staram się zobaczyć, czy tu będzie, no, wymiary widzieliście w porównaniu do ręki, do dłoni. Tutaj macie, możecie sobie przyjrzeć jeszcze, jakie to są wymiary tego. O, zobaczmy jeszcze, może tutaj będzie. I dostałem to w takim pudełku kartonowym, jak też widzieliście na filmie. Baterie są dwie i zaraz, o, tu jest ten cały taki sygnalizator naładowania. O, tu fajnie widać, że można włączyć bity, widzicie? Tutaj jest ta dodatkowo sprężyna, bo mam pokazać zaraz kursorem. O, tu jest ta sprężyna, która przytrzymuje te bity, także fajnie, bo one nie wylatują. I nie trzeba też tutaj do tego magnesu. Ale jak ktoś ma końcówkę magnetyczną, to też dobrze jest. Tu są te baterie, nic mi to nie mówi, co ona ma 388 VF. Jakiś ekstra long, no to dobra, no to zobaczymy w praniu. Tu jest ten silnik bezszczotkowy pewnie pokazany, że się nie zużywa, to byłoby fantastycznie. Tego nawet nie brałem pod uwagę, że to jest bezszczotkowy. Tu coś rozebrane na części, jak ten silnik wygląda chyba. Nie wiem, to chyba będzie wszystko widać, mam nadzieję. Tutaj są porównanie, nie wiem, tego naładowania, nie wiem, o co chodzi, ale to też na to nie patrzyłem. Wysyłka może być, słuchajcie, z Czech, Hiszpanii, z Rosji, z Chin, z Australii, ze Stanów Zjednoczonych i z Francji. Ale zobaczmy jeszcze. Też gdzieś słyszałem, że chyba będzie z Rosji też wysyłka. Może jest możliwa, ale nie mam pewności. Kupiło to ileś tam 100, znaczy kupiło to dużo ludzi, ale 124 opinie są, z czego na 5 gwiazdek jest 81%, a na 4 gwiazdki jest 13%. Ja sam jeszcze się do tego nie odnosiłem, bo to trzeba jakiś tam okres przestudiować, powiedzmy, używać tego, żeby to było wiadomo, o co chodzi. Ale postaram się wam tylko tutaj, i to, co ja kupiłem, to jest pakiet, zawiera jeden klucz elektryczny, dwie baterie, ładowarka, instrukcja obsługi, więc to dostałem. O to się nie trzeba martwić. Chociaż mówią, że zależy, jak kto trafi i tak dalej. Nie wiem, co to jest na myśli, bo to był pierwszy taki zakup na Ali. I dlatego po prostu nic nie mogę się w tym temacie wypowiedzieć. Jednakowoż, czekajcie, o, widzicie, tu jest 279, gdzie ta cena? Złotych i 10 groszy z dwoma bateriami i ładowarką, bo to chyba jakoś tak było, nie pamiętam w tej chwili dokładnie. No i tu trzeba wpisać wysyłka skąd, dokąd i tak dalej. Po prostu nie wiem, czy umiecie robić te zakupy. Ja to robiłem pierwszy raz i trochę to na ten pierwszy raz skomplikowane, ale potem już leci.
Pewnie za drugim razem będzie łatwiej. Czekałem około miesiąca na tą wysyłkę. No i wszystko się fajnie skończyło. Ale kurczę, nie ma tutaj czegoś takiego jak numer, czy co? Bo szukam, słuchajcie, numeru aukcji, nie wiem, przedmiotu, strony, cokolwiek by to nazwał. Gdzieś to musi być przecież. Obserwujący, 4000 obserwujących to jest, gość produkt. Czekajcie, zobaczymy jeszcze raz, gdzie to jest. Bo tu powinien być jakiś numer przecież, żeby... Bo mnie prosiliście o ten numer, ja go tutaj szukam, ale nie mogę go znaleźć. I czekajcie, gdzie to będzie? Opinie klientów, zdjęcia. Aha. No patrzcie, i tutaj już są opinie klientów popisywane. I tu jeszcze jakieś tam inne rzeczy, widzicie? O, takie te wiertnice by mi się też przydały, otwornice i tak dalej. No warto mi się wydaje kupić, bo takich rzeczy raczej się w sklepach nie kupi. No powiem wam szczerze, że nie widzę tego w ogóle nigdzie. Nie widzę. W każdym razie może zrobimy coś takiego, słuchajcie, że ja zostawię linka pod filmem takiego i wtedy po prostu będziecie mogli sobie tam pod tym z tego linka to wszystko kupić, co będziecie chcieli, co wam będzie potrzebne i tyle. A to taki króciutki filmik dzisiaj. No już wiecie, jak wiecie, że z Niemiec, także mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć! Numery. Uwielbiam te zwierzaki. Tak przyjechałem po prostu po drodze, nie mogłem się powstrzymać. No to tylko taka wrzutka.